Szkolenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku odbywało się w oparciu o założenia nowego 3-letniego modelu szkolenia – intensywność, jakość, efekt – i było dostosowane do potrzeb armii profesjonalnej. Główny wysiłek skoncentrowano na systematycznym podnoszeniu zdolności operacyjnych dowództw, sztabów i wojsk niezbędnych do realizacji zadań zgodnie z ich wojennym przeznaczeniem. Priorytetem szkolenia objęto jednostki i pododdziały wydzielane do realizacji zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, polskie kontyngenty wojskowe, siły odpowiedzi NATO. Podstawowym celem szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest stałe utrzymanie wysokiego poziomu gotowości do efektywnego przeciwdziałania zagrożeniom militarnym bezpieczeństwa państwa, reagowania kryzysowego, a także wsparcia organów państwa w sytuacjach klęsk żywiołowych. Istotą szkolenia armii profesjonalnej jest ustawiczne doskonalenie i utrwalanie umiejętności dowódców, sztabów i wojsk oraz rezerw osobowych w celu utrzymywania nieprzerwanej zdolności do podjęcia skutecznych i efektywnych działań na zagrożenia militarne i niemilitarne. Wśród zamierzeń szkoleniowych dominowały charakteryzujące się dużym rozmachem ćwiczenia w wojskach lądowych Dragon 11, w Siłach Powietrznych Orzeł 11, w Marynarce Wojennej Rekin 11, w Wojskach Specjalnych Kobra 11 oraz Solina 11 w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych. W Wojskach Lądowych główny wysiłek szkoleniowy w 2011 roku ukierunkowany był na przygotowaniu sił wydzielanych do misji i operacji poza granicami państwa oraz na utrzymaniu gotowości sił wydzielanych w ramach Unii Europejskiej oraz wydzielanych do tabeli sił NATO. Ich szkolenie realizowano głównie na poligonach w ramach ćwiczeń Bagram, Granica. W praktycznym szkoleniu wojsk kontynuowano wysiłek zmierzający do zachowania zasady koszt-efekt, przyjmując za punkt wyjścia poziom wyszkolenia osiągnięty na koniec 2010 roku. Największymi przedsięwzięciami szkoleniowymi było ćwiczenie z wojskami pod kryptonimem Dzik i Anakonda. W 2011 roku Siły Powietrzne realizowały zadania zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć. Do najważniejszych należy zaliczyć ćwiczenia pod kryptonimem Eagle Talon 11, które były realizowane cyklicznie co miesiąc na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w jej przestrzeni powietrznej. W oparciu o sojusznicze centra szkolenia polscy piloci samolotów F-16 i MiG-29 odbyli w 3 edycjach specjalistyczny kurs Tactical Leadership Program w ramach przygotowania do najważniejszego ćwiczenia w roku 2012 pod kryptonimem Red Flag 2012, piloci samolotów F-16 w 2011 roku przeszli pomyślnie certyfikację w ramach oceny TASVAL oraz brali udział w ćwiczeniach TLP. Zasadniczy wysiłek szkoleniowy Marynarki Wojennej w 2011 roku skierowany został na przygotowaniu wydzielonych sił do udziału w połączonej operacji obronnej prowadzonej w układzie narodowym i sojuszniczym oraz na podnoszeniu poziomu wyszkolenia załóg okrętowych.